Witam Was serdecznie. Nastało już popołudnie, dlatego mam czas, żeby Wam pokazać trochę. Coś działałem przez wiosnę. Zbudowałem sobie zamiast garażu taką miodziarnię. Z takimi drzwi garażowe zostały wymienione na takie drzwi. I co? I tutaj właśnie mam przechowywany miód. Dlatego są te żaluzje teraz tylko otwarte, żeby lepiej nagrywać, a normalnie są zamknięte, żeby na to światło nie padało. I zakupione też było. Część sprzętu już miałem, a niektóre dokupiłem. Jeden z odstojników dokupiłem, ten miałem. Miodarka jest zakupiona, nowa. Także ośmioplastrowa, kasetowa Koniginę. Na, można powiedzieć, wszystkie typy ramek, z tego względu, że mam kilka rodzajów uli tak naprawdę. No i tam jest stół do odsklepiania. Na dole są cztery uliki weselne, które zostały dzisiaj nasiedlone. Tam w środku są pszczoły. Je się zamyka. Widzicie, nawet niektóre niestety wyszły. Albo były gdzieś na zewnątrz pewnie tych ulików. I do nich się wkłada matki, żeby się mogły unasienniać. Oczywiście to, co mówię, to raczej mówię do osób, które nie są zaznajomione z procesem pszczelarskim. I tak, taka kuchnia. No, musiałem to zbudować ze względu na to, że teraz już mam sprzedaż bezpośrednią. I no, musiałem mieć warunki takie już z prawdziwego zdarzenia, a nie jak w kuchni. Tutaj także przeprowadzam hodowlę matek pszczelich. Teraz miodu jeszcze nie ma, ale jest hodowla. To jest cieplarka. Ona jest włączona, właśnie sobie ją włączyłem chyba przed chwilą. I tam są matki. Możecie zobaczyć, tylko powinienem wyłączyć, ale żebyście zobaczyli, to wam włączę. Tu w tych lokówkach są mateczniki, których już zasklepione, wtedy je można przenieść do cieplarki, do inkubatora takiego, w którym tam ma być temperatura 34,5. I one tutaj sobie dojrzewają i potem się wygryzają matki. Potrzebne mi są głównie dla mnie, bo z tego względu, że bardzo dużo wymieniam matek, to jest pierwsza sprawa, co 2-3 lata są wymieniane u mnie matki. Będzie też robione trochę odkładów, a także pasieka jest pasieką hodowlaną, gdzie selekcjonuję sobie pszczoły, żeby były czystej linii krajeńskiej, łagodne, miodne i tak dalej. Tutaj od jednego z kolegów pszczelarzy dostałem taką płaskorzeźbę świętego Ambrożego. I tak wygląda tutaj sprzęt. Kolejnym sprzętem to jest nowa duża wialnia do pyłku. Wcześniej miałem taką małą. Pewnie widzieliście na tych wcześniejszych filmach. Ale ona nie wydalała przy tej ilości pyłku, jaką mam. Pralka. Dla niezorientowanych, nawet wielu pszczelarzy pewnie nie wie. Jeszcze teraz, póki mam nieduże ilości, służy do mieszania syropu cukrowego, który jest potrzebny odkładom. Wiecie, jeżeli tworzycie nową rodzinę, trzeba ją podkarmiać, zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma pożytku w polu. Więc trzeba im podawać syrop cukrowy, żeby się szybciej rozwijały i tak dalej. Także tak to tutaj wygląda. Tutaj też jest prowadzona hodowla. Widzicie, tutaj mam zapiski. Widzicie, tu są numery matek. To są numery tych, które pozyskałem, takich matek zarodowych. I teraz będę tworzył własne, z własnym numerem, krainkę, linię dobrą. Po selekcji ona zostanie wpisana do księgi hodowlanej. I tak to jest. Tutaj macie ramki hodowlane, miseczki matecznikowe. Jakby się wygryzła jakaś matka, bo one się wygryzają, są w trakcie,
to bym wam pokazał dzisiaj może, jak się znakuje fajnie matki, bo są takie opalitki. Takie oto opalitki są z numerkami, ja mam z literkami. Takie dwie literki są zawsze A, B, A, C, A, D i tak dalej. Kolor czerwony na ten rok i je trzeba przykleić matką. Zaraz wam pokażę gdzie. Nie wiem, czy będzie tutaj widać. A widzicie? One mają przyklejone takie z czerwonymi opalitkami. Po to, żeby łatwiej było znaleźć matkę, żeby można było wiedzieć, z którego roku jest po kolorze. Oraz w pasiekach, które prowadzą selekcję, tak jak moja, i hodowlę, to już też musi matka mieć każda matka musi mieć numerek, żebym dokładnie mógł prowadzić oceny. Także tak wygląda moje dzieło, które sobie stworzyłem na wiosnę. Miodu już oczywiście nie ma, co mówiłem w poprzednim filmie. Tak to wygląda. Tu są poławiacze pyłku. Doszły mi nowe, bo mi już brakło. Pokażę wam w następnym odcinku, jak pozyskuje się taki pyłek. Skąd się bierze pyłek pszczeli w słoiku. O, że tak powiem. Tak jak już mówiłem, posiadam już numer sprzedaży bezpośredniej i dział specjalny produkcji rolnej pszczelarstwo, więc już moja działalność jest opodatkowana. To jest taki level wyżej, jeśli chodzi o pszczelarzenie. Na początku pszczelarze posiadają kilka uli, ja też tak miałem 10, 20, 30, 50 i ten miód, który sprzedawałem tak naprawdę swojej rodzinie, znajomym, sąsiadom, i on się rozchodził na pniu. Teraz, kiedy założyłem sklep internetowy, jak już wiecie, www.pasiekapaproć.pl, gdzie można kupić produkty tylko z mojej pasieki, powtarzam. No już musiałem wejść na ten wyższy pułap, czyli zdobyć tą sprzedaż bezpośrednią, a więc już musiałem przygotować specjalne pomieszczenie do wirowania miodu. Nie mogła to być kuchnia, tak jak to było wcześniej. No cóż, w tym roku już mam zamiar zwiększyć swoją pasiekę do jakieś może 120-140 rodzin. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sklep internetowy, który założyłem, cieszy się dość dużym wzięciem. Pyłek się już rozszedł, skończył się. Miody teoretycznie wszystkie już też, także nie ma już wielokwiatu od dawna, mniszka od jakiegoś czasu. Został tak naprawdę tylko miód spadziowy i jakieś świeczki, które produkuje moja żona, bawi się w to. Sprzedawać miód tylko i wyłącznie z tego rejonu, który tutaj jesteśmy, bo wiem po tym, jak ludzie kupują ode mnie te produkty, wracają, bo twierdzą, że przypominają im dzieciństwo, przypominają im dziadka, babcie, mówi, że to są te zapachy, że to jest prawdziwy miód, no bo nie domieszuje się tych takich, szczerze mówiąc, trochę bezwonnych miodów z Chin czy z innych krajów, gdzieś tam sprowadzanych, nie wiadomo jakie, a niestety ta praktyka jest dość popularna w Polsce, no zwłaszcza przez takich trochę większych może handlarzy miodem, nie wszystkich, ale na pewno. Bardzo często też dochodzą mi głosy, że na bazarach można kupować jakieś dziwne miody. Przez 3 lata u nas nie było miodu spadziowego. Był taki wielki kryzys, nikt nie miał, żaden pszczelarz nie miał żadnego miodu, a na bazarach można było kupić miód spadziowy, który smakował tak, że po jednej łyżeczce wywalało się cały słoik. Także przestrzegam też trochę przed kupowaniem takich miodów niepewnych. Najlepiej mieć wokół siebie kogoś, kto pszczelarzy, jakiegoś sąsiada, czy gdzieś kogoś znajomego i od niego ten miód kupować. Albo u mnie, bo też macie pewny miód.
Także nie mam zamiaru sprowadzać, uzupełniać półek jakimś miodem kupowanym z Chin, czy nawet z Ukrainy. Chociaż wiem, że no nie jestem z Ukrainy jakimś tam złym strasznie miodem, nie? Ale wiem, że mój jest lepszy, więc nie mam zamiaru taniego miodu domieszywać do jakiegoś drugiego swojego miodu, czy coś tego typu, po to, żeby tylko zbić cenę i na tym zarobić. Nie jest to moim celem, gdyż przynajmniej na dzień dzisiejszy albo przez dłuższy czas pszczelarstwo nie będzie moim głównym takim źródłem dochodu, tylko dodatkowym, może nawet większym niż tamten drugi, ale raczej dodatkowym źródłem dochodu. Także co do kanału, to w taki plan mam na ten rok. W zeszłym roku pokazywałem, jak mniej więcej wygląda praca pszczelarza w pasiece, te poszczególne jego etapy, czyli wiosna, lato, jesień, zima, co tam się odbywa. Także zapraszam do oglądnięcia, kto nie widział. A ten rok mam w planach pokazać takie ciekawostki związane z pszczelarstwem. Bardzo wiele ludzi na przykład nie wie tak naprawdę, co to jest ten pyłek pszczeli, skąd on się bierze, czy to w ogóle jeść można i tak dalej. Na moim kanale jest kilka odcinków wstecz pokazane, w jaki sposób najlepiej, albo ja zalecam spożywać pyłek pszczeli, ale chcę pokazywać, będę pokazywał w swoich filmach ciekawostki związane z pszczelarstwem, na przykład najbliższy odcinek, jaki mam zaplanowany, pokazanie, jak właśnie ten pyłek powstaje, jaki proces musi przejść, żeby pojawił się u Was na stole. Po kolei od tego, jak ta pszczoła zbiera ten pyłek, do czego jej jest potrzebny, jakie zawiera wartości odżywcze i jak my go poławiamy i co potem z nim robimy, żebyście go mogli otrzymać już oczyszczonego i zabezpieczonego przed zanieczyszczeniami tak naprawdę. To są wszystko naturalne metody, wszystko Wam pokażemy. I później w kolejnych odcinkach zobaczymy, co się wymyśli. Oczywiście też, jeżeli macie jakieś pytania, to zadać pod filmem i czy chcielibyście coś zobaczyć. Też na pewno Wam pokażę w którymś odcinku, jak dokładnie pszczoła, jak wygląda cykl rozwojowy pszczoły od samego złożenia jaja poprzez potem stadium larwalne i tak dalej, i tak dalej. Po prostu takie ciekawostki pszczelarskie, które bardzo interesują ludzi, zauważyłem, bo jest to no, naprawdę pszczoły, mrówki, jest to świat, który jest fascynujący, nie do końca zbadany. Zapraszam także do oglądania moich filmów z Kambodży. Tam działałem też z pszczołami, zakładałem pasieki, nawet dwie. Jedna z nich działa nadal i pszczoły tam są, pracują. Potrzeba jest, żeby ktoś tam mi nagrał. Mam tam problem z tym, żeby ktoś w miarę w jakości fajnej mi podesłał materiały, ale będę się starał, żeby to jednak zrobili, jak tam pracują pracownicy przy tych pszczołach. Misza w tym momencie nie ma go tam, więc przygotowuje się do wyprawy na północ, na Spitsbergen, więc on wróci tam dopiero na jesień. Ale będę chciał Wam w jednym z kolejnych odcinków też pokazać, jak działają nam pszczoły. Jest ich troszkę mniej, jest... uczyłem pszczelarzyć tam tylko przez 4 miesiące, więc nie mają tam jeszcze takiego doświadczenia, ale dają sobie radę, potrafią zrobić podstawowe zabiegi, tylko w momencie, kiedy pojawiły się tam problemy z chorobami, no to nie byli w stanie zareagować odpowiednio, ale wszystko jest na dobrej drodze, uczą się na błędach, więc będzie dobrze na pewno. Dobra, to wszystkim Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych moich odcinków, gdzie będziemy jakieś tam ciekawostki pokazywać. Trzymajcie się, cześć, a i zapraszam na mój sklep
pasikapaproś.pl. Pewnie jak już wrzucę ten film, to już pyłek będzie dostępny, bowiem mam masę telefonów o pyłek pszczeli, a już mam gotowy, także już będzie. Co wam jeszcze chcę pokazać? To nowe pasieczysko, które się tworzy. I tutaj wrzucam nowe ule moje, czyli burnaty, które teraz będę testował. No zobaczymy. Wydają się bardzo solidne. Troszeczkę inaczej skonstruowane. Nie pasują z tamtymi, bo wziąłem ten system niekompatybilny. No ale będziemy widzieć. Takie piękne, urocze miejsce. Z dala od ludzi, tam gdzieś u góry jakiś dom. Tutaj jeszcze przygotowane na 10 odkładów. Z własnym wodospadem wam zaraz pokażę. Widzicie? Jest urwisko i tam u góry wodospady. Da się? Da się. No jedynie co mi tutaj może zagrażać, to to drzewo jest tam dość mocno oberwane, ale według moich obliczeń powinno się położyć jeszcze gdzieś tu przed ulami, także nie powinno być tragedii. Także powoli się rozwijamy, coraz mamy więcej rodzin. Tutaj super nie widać, tutaj mniszka za bardzo, tutaj jest tak go średnio, ale już tam jest go już mnóstwo. Całe tutaj piękne tereny, zwłaszcza na wiosnę, dużo wierzby, klonów, a też jest tam dalej z lasy iglasty, także może jakoś spać. W ten sposób są ule założone dla kogoś, kto tam się zna, bo tu zostały przełożone, są przekładane rodziny z warszawskich na wielkopolskie. Dlatego jest taka kombinacja zrobiona. Dobra, przeglądamy to.